Brzozowski Dom Kultury po raz trzeci był organizatorem warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży. Podczas tegorocznych zajęć trwających od 16 do 20 sierpnia młodzi tancerze uczyli się tańca towarzyskiego, jazzowego, hip-hopu oraz technik baletowych. Warsztaty taneczne kierowane są przede wszystkim do tancerek zespołu Cantabile i Tamitu, ale mają też na celu przyciągnięcie dzieci zainteresowanych tańcem do ogniska tanecznego i ewentualnych znalezienie przyszłych kandydatek, które uzupełnią zmieniające się wciąż kadry zespołu. Dziewczyny rosną, odchodzą, idą na uczelnie. W tym roku też odeszło mi 4 tancerki, ale dzięki działalności zespołów mamy możliwości uzupełniania kadry, która idzie w świat, bo urosła. Uczestnicy warsztatów trenowali pod okiem profesjonalnych instruktorów tańca Aleksandry Fejdasz, Marcina Dudycza oraz Grzegorza Matuszka. Oprócz grup tanecznych działających przy Brzozowskim Domu Kultury, formacji Tamitu oraz Cantabile, w warsztatach udział wzięły również młode tancerki z okolic Brzozowa. Dla mnie freestylem jest właśnie poruszanie się do tego, jak muzyka ci dyktuje, oraz bycie sobą. Każdy freestyluje inaczej, dlatego uwielbiam freestyle, bo nie możesz być we freestylu kimś innym. Każdy jest sobą. A jak naśladują cię młode tancerki? Lepiej niż ja sam. Nie, naprawdę, niektóre są w stanie zrobić o wiele lepiej jakiś krok, gdzie mnie to zdumiewa, bo tak jak mówiłem, freestyle jest czymś, co do głowy mi przychodzi jakiś krok, a to są świeże umysły, dzieci, no jak dziecko zatańczy. I nieraz jak patrzę jakiś krok, jak robią, to o kurczę, ja nawet nie pomyślałem, że można tak zrobić. Nie, one zrobiły coś prostego, a ja się spinałem, próbowałem jak najlepiej, a to chodziło o to, żeby właśnie ten spokój dziecka, to myślenie dziecięce, odkopać jakby z siebie. Program warsztatów był w taki sposób zaplanowany, aby poszczególne grupy wiekowe miały okazję trenować z 3 instruktorami każdego dnia. Czas przewidziany na warsztaty w ciągu każdego dnia jest mniej więcej od godziny 10 rano do godziny 16. Czy jesteś pierwszy raz na warsztatach tanecznych w Brzozowie? Na warsztatach tanecznych w Brzozowie jestem bodajże 3 albo 4 raz. To jest już kolejny raz, kiedy pani Agnieszka Wójcik mnie zaprosiła. Także miło mi tu jest być ponownie. Ja planowo mam 2 godziny z dziewczynami. I'm a brain.
zwieńczeniem warsztatów tanecznych był pokaz przygotowanych układów choreograficznych na brzozowskim rynku oraz profesjonalna sesja zdjęciowa wykonana przez Pawła Stańko, pracownika Domu Kultury. Fotografie w przyszłości zostaną zaprezentowane w formie wystawy w Galerii na Strychu. Wydarzenie współfinansowane było przez burmistrza Brzozowa oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska. Say yes, she won't say no. Well, I called her up and I took her out again, and